Cześć wszystkim, ja jestem Kubiks, a to jest kolejny odcinek z gry Ratchet & Clank Nexus. Kontynuujemy naszą przygodę na planecie Jerek, którą zamierzam w tym odcinku skończyć, ponieważ jak widzicie, jesteśmy już na samym końcu planszy. Więc idziemy tutaj i miejmy nadzieję, że w tym miejscu rozwiąże się cała fabuła tej planety i będziemy zmuszeni lecieć na kolejną. No, pod warunkiem, że będziemy mieli czym, bo przypominam, że wciąż nie mamy statku kosmicznego. Wygląda na to, że szczeliny powstały eony temu, podczas gdy ciągłość kontinuum czasoprzestrzennego została zaburzona. Przy użyciu odpowiedniej aparatury można wzmocnić efekt anomalii i sprowadzić pana oczko. Oczywiście. Będziemy potrzebować przestrzeni do eksperymentu. Nefik wie, co trzeba zrobić. Za rok będziemy mogli prowadzić badania w całym sektorze. Ciągłość kontinuum czasoprzestrzennego została zaburzona? Ona mówi o wielkim zegarze! Wielki zegar to oczywiście jest The Great Clock z... to jest oczywiście The Great Clock z... A Cracking Time. Nie żeby coś, ale ja się spodziewałem po nazwie, chociaż sierociniec, spodziewałem się tutaj jednej żywej duszy, ale jakby się zawiodłem. Planeta była... wyludniała w momencie, kiedy nadano jej status Alfa 9, dobrze pamiętam? Jeśli nie, to mnie poprawcie, bo pewnie pamiętacie, bo oglądacie odcinek jeden po drugim, pod warunkiem, że to dobrze wrzucę. Dobra, trzeba zniszczyć jeszcze jeden spawner i... dwa spawnery, okej. Podoba mi się ten shotgun, naprawdę jest dobry. To znaczy jest dobry na tych przeciwników, bo raczej na tych, którzy uderzają z dystansu, to nie najlepszy jest. Co? Jeszcze jeden? Skąd ci biorą? Czy to wszystko? Bo jeszcze jedno uderzenie i ginę. A tego bym, seryjnie nie chciał. Czy jest tu jakieś życie, tak żebym mógł się poczuć pewnie i chodzić jak prawdziwy kozak? Chociaż wątpię, i tak by mnie jedno uderzenie powaliło. Czy tutaj jest... Tutaj jeszcze nie byłem. Witam ponownie, Bystrzaku. Rozejrzyj się. Stać mnie niby na tego z Morotrona, ale jakoś mnie do niego nie korci. Morotron. Porządna horda wskrzeszonych guli poradzi sobie z każdym problemem. Fajnie. Co sobie tu ulepszyć? To ulepszaliśmy ostatnio. Może weźmiemy się tym razem za to, bo... Co to jest? Ładunek rdzeniowy. Bezpośrednie trafienie będą zdawać więcej obrażeń. Pole rażenia. Ulepszymy sobie pole rażenia. I zrobimy w ten sposób. Aha, dobra. Czyli mam tylko jeszcze jedno. To tutaj sobie ulepszymy. Teraz nie do poznania, co? Prosta sprawa. Więc ciśniemy dalej. Szczelina. Dobrze, będzie kolejna zabawa. Założę się, że tym razem mi się nie uda zdobyć tego... tego skill pointa, punkta umiejętności, przepraszam bardzo. Znowu jestem taki oldschoolowy, że mówię po angielsku. Wtedy, kiedy jeszcze, bo oczywiście ja tą serię znałem, wtedy, kiedy wy jeszcze... Co ja gadam? W którą stronę? Dobra, nie jestem pewien, czy... Te różowe kolce mi coś robią. Niebieskie mi na pewno nic nie robią, ale wolę nie sprawdzać, co mi robią różowe. Znaczy, może mi nic nie robią, ale wolę dmuchać na zimne. Dobra, to pewnie też mi coś robi, bo bez powodu by nie było rozstawione, tak? Dobrze, zdzielmy go. Słuchajcie, bo tak mi się... nasunęło, że przecież skoro tak sobie pomyślałem, że skoro nie wiem, co sobie pomyślałem, jak to teraz, co mam zrobić? Aha, okej, dobra, to mam zrobić szybko. Jest źle. Skill pointa już na pewno nie będzie, ale wiem, co sobie pomyślałem. Skoro to są skill pointy, to punkt umiejętności, to powinno się je dać zdobyć w każdym momencie gry, więc... a skoro już zniszczyliśmy tą szczelinę, to jak niby wrócić do tego? Chyba to jest punkt umiejętności, który można pominąć. No niestety. Moment, gdzie my jesteśmy?
Niby zwiedziliśmy wszystko, no ale jeszcze... A, okej, okay, już koniec. Fajnie. Gotowe? A, ciebie kojarzę skądś, ciebie skądś kojarzę. Mają swój szczelinator? Lepiej się zastanów, kto ma go znaleźć. Mój drogi, też mam problemy rodzinne. Może chcesz o tym porozmawiać? Teraz dopiero mam problem. Szczelinatorze, znajdź zmorki! Witajcie wszyscy! Już niedługo będziesz wolny. Nie bądź taki. Jesteśmy blisko. Wytrzymaj jeszcze. Wkrótce runą mury oddzielające nasze światy. Nie. Nikt nie wie o planecie Silox. Wyludniliśmy to miasto wiele lat temu. Zabić ich. Ucieknij z morką, spoko, czyli wy będziecie jakimiś trudniejszymi przeciwnikami, jeszcze trudniejszymi. Znaczy nie, żebym narzekał, bo mówił, że są super, ciężce i w ogóle. To z morki. Czy coś, ale fajnie byłoby, jakby poziom trudności nie, na każdym kroku nie dawał mi w dupę. Wybaczcie tą chwilową przerwę. Nie wiem, jak to będziecie widzieć, czy tego nie będziecie widzieć, bo nie wiem, co montuję, ale no już nieważne. Sekundkę tylko, co by tu wziąć? No, niech będzie to. Dzięki, Quark, ale naprawdę nie musisz. Ależ skądże znowu. Tak się składa, że nie mam teraz nic do roboty. Lecę do sektora Zarków. Mam wasz statek. Odezwę się, jak dotrę na miejsce. Quark bez odbioru. Jak słyszeliście przed chwilą, odezwał się nam Quark i... to ponownie wydaje mi się, że będzie... osobą, którą znowu wydaje mi się, że będzie najlepsza w polskim dubbingu. Tutaj... Nie, chciałem tutaj wejść, myślałem, że będzie jakaś znajdźka albo co, ale najwidoczniej się tu nie da wejść, a ja będę szukał tych znajdziek później. Nie chcę marnować waszego czasu na oglądanie, jak próbuję wejść na jakąś skałę, na którą najprawdopodobniej się w ogóle nie da wejść. W każdym razie, w poprzednich częściach również Kapitan Quark był naprawdę niezły, osoba, która wykonała głos, nie pamiętam, jak się nazywał. Ten człowiek w każdym razie bardzo mi się podoba, bardzo pasuje jego głos do Quarka i naprawdę to chyba będzie mój ulubiony głos w tej grze również. No jasne. Czy ktoś może wzywał do wybawcę? Nie, raczej... Tak, wzywaliśmy. Tak mi przykro z powodu Kronka i Zefira. Byli bohaterami. Dzięki, Quark, ja... Wyrzuć to z siebie. Wyrzuć wszystko. Nie bój się swoich łez. Oto dzielny Lombard. Dobra, już wystarczy. Bliźniaki mają dość kiepski szczelinator. Trzeba natychmiast zabezpieczyć prawdziwy. Bez obaw. Jest teraz przechowywany w Intergalaktycznym Muzeum Historii. I do tego pilnie strzeżony. Jak zniszczymy ten, progowie nie będą mogli sprowadzić zmorków. Ratchet, trzeba się dostać do Silox. Tak,
Zostańmy dłużej w tym nawiedzonym sektorze, pełnym demonów. Spoko, Quark. Tu nie ma duchów, ale jak chcesz, możesz spróbować wesprzeć nas z powietrza. Rekę! Taktyczny superpatrol kosmiczny! Masz teraz swój statek, a Fillion, możesz się nim przemieszczać na różne planety. Świetnie, na to czekałem. Zresztą, zwróćcie uwagę, zaraz, to jest statek Ratchet'a, przecież on został zniszczony w... Został w ogóle zmieniony w A Crack in Time, a w 4 za 1 w ogóle został zniszczony. I w tym załodzeku wrócił. No dobra, nieważne, czepiam się. Dobra, co by sobie tu lepszyć? Zastanawiamy się właśnie nad tymi pistoletami i myślę, że polecimy w amunicję. Taką ścieżką, jak właśnie widzicie. Chociaż... Moment. Ja... Nie wiem, ja zawsze mam dylemat przy tym. Zrobimy tak, tak chyba będzie najlepiej. Chociaż w sumie... Poszliśmy inną ścieżką, ale to samo ulepszyliśmy. Chociaż, nieważne, ja nie wiem co ja robię z tymi ulepszeniami. To jest nowe menu, rozumiem. Fajne, podoba mi się. Jak zresztą możecie zauważyć, znajdźki to jest 1% ukończenia mapy, bo no, z tego tak wynika. I teraz możemy polecić na te... Ej! Ale fajne, czyli ja tym mogę sterować. A na drugiej planecie mamy... to jest planeta Silux, ale myślę, że udamy się na Krak, ponieważ tam jest Destructogala, która właściwie jest... No, co jest właściwie naprawdę fajną rzeczą. Arena... Bardzo lubię areny w tych Ratchetach wszystkich. A one mają... O, podsumowanie fabuły, to może być ciekawe. Ratchet i Clank wyruszają na Destructogale, zawody organizowane przez Tanich Drani. Planują wygrać główną nagrodę, plecak odrzutowy Gramelnet. To jest, z punktu widzenia twórców, jest to bardzo proste do zrobienia, ponieważ robią jedną mapę i tam lekko konfigurują, lekko zmieniają tę konkurencję. To jest bardzo dobre, ponieważ w takiej grze, która jest taką niszową produkcją, jest krótka niewątpliwie, chociaż nie wiem ile to dokładnie, ale sprawdzałem w internecie, to jest mało, bo tam 5 godzin to nie jest zbyt dużo. W każdym razie to taka arena może naprawdę zwiększyć czas gry i budżetu nie pochłonąć za bardzo, więc no taka ciekawostka, jakby ktoś na to nie zwrócił uwagi. Czym ty jesteś? Radziko, może... Co to w ogóle jest? What the fuck? To można niszczyć, to może... Nie jestem pewny, ale może za zniszczenie wszystkich może będzie punkt umiejętności, który, tak jak mówiłem właściwie, miałem na nie nie zwracać uwagi, ale zawsze jakaś tam znajdźka to zawsze korci mnie, nie wiem czemu, chociaż może to trofeum nie ma. W każdym razie to jakieś takie, nie wiem czemu. No spróbujmy to zniszczyć, ile tam jeszcze zostało tego. To. I... Gdzie jeszcze? No to chyba wszystko, to nie ma za to skill pointa, no trochę się przeliczę. A nie, jeszcze jest jedno. Dobrze, to... Nie ma nic. No trudno. Co my tu mamy? Tu mamy sklep. Dobra, najpierw sobie do niego wejdziemy i... Czy ja dobrze widzę? Panzurkon. No to dobra, nie, to nawet nie ma sensu tego testować. To jest po prostu świetna broń. Uwielbiam Panzurkona. W każdej części uwielbiałem to. Dobra, możemy wejść na Destructogale, ale również możemy sobie kupić pancerz. Pancerz Tanich Drani, który daje nam 20% obrony. My sobie oczywiście go kupimy, ponieważ mamy dużo hajsu, hajs się zgadza. I on nam da dużą przewagę, zważywszy na to, że gramy na trudnym poziomie trudności. Dobrze, łomacik na rozgrzewkę. Więc za 3000 śrubek zaczynamy. Chociaż inne... No dobra, jest ich 5 z tego, co widziałem w brązie. W brązie, niczym jak w LoLu. Dywizję, no dobra, nieważne. Przytaczam coś, co nie ma sensu. I czeka nas
walka z tymi draniami, która mi może sprawić dużo problemów, zwłaszcza na to, że mówię do was i muszę się skupić na grze, to jest strasznie irytujące, musicie mi wierzyć. Jeśli nie próbowaliście nigdy mówić, nie wiem, do kogoś albo mówić do mikrofonu, tak jak ja to robię, to skupiać się, grać na jakimś wysokim poziomie trudności. Ale fajne, ej fajne, naprawdę mi się podoba, fajnie zrobione, naprawdę. Gdyby tego nie było, to na pewno by się nie zwracało uwagi na to, czy to jest pierwsza, czy 20 fala. W każdym razie to na pewno jeśli rozmawialiście z kimś w trakcie grania, to i tak to wiecie, że albo mówiliście bzdury, albo graliście bez nas, albo jedno i drugie. To jest trudne do zrobienia. Ale dobra, postaram się coś z tym zrobić. W razie czego nie przejdę całego brązu. Znaczy, brąz postaram się przejść, ale na pewno srebro i złoto, które odblokują się po przejściu brązu i złoto po przejściu srebra i tak dalej. Może ich nie pokażę, albo na przykład nagram to wcześniej, a potem skomentuję jakoś to, tak jak na przykład. Co właściwie chyba byłoby naprawdę dobrym wyjściem, ponieważ tak to jest ciężko. Dobrze, słuchajcie, widzę, że mamy trzecią z trzech rund, więc już niedługo ukończymy i jeszcze ostatni przeciwnik, to wszystko nie, jeszcze nie. Wiecie co, zwróćcie uwagę na to, co ja robię, ja ten używam tego R2 plus krzyżyk i no właśnie co teraz. Strzelam. Ja tego już wcześniej ataku używałem, ale naprawdę mi się fajnie, bardzo mi się podoba. Naprawdę to jest fajne, bo jestem trudnym celem dla przeciwnika i to fajnie wygląda, zresztą. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I tak, to byłby koniec. Fajne, podoba mi się, naprawdę podoba mi się ta arena. Jest zdecydowanie lepsza, te pierwsze wrażenia lepsza jest niż ta w Crack in Time. Tyle wam mogę powiedzieć na chwilę obecną. Zmasakrowany za 2 rarytanium i 4000 śrubek. No dobra. Słuchajcie, bo ja źle spojrzałem. Brąz składa się z 4, a nie 5 konkurencji. Wybaczcie. Ten błąd. Czyli to już chyba było. Jego jedynym celem jest to zabijanie. Poza tym świetnie kroi pizzę. Nie no, naprawdę mi się podoba ten humor, także nie jest to na pewno coś, przy czym będę śmiał się i spadał, nie wiem, z krzesła czy z kanapy i śmiał się do łez, ale naprawdę fajne to jest i fajnie zostało to przetłumaczone, także wielki plus dla tłumaczących, bo te żarty można naprawdę słabo zrobić. Zresztą, jak kroić pizzę tym? Jak to będzie wyglądało? To nie wiem, na pół, a potem znowu na pół. Czym ja się zastanawiam? Coś się ze mną dzieje, naprawdę. Serio. I to urządzenie, to coś, co daje pioruny, czy cokolwiek, to jest wiązka elektromagnetyczna. Była już w poprzednich arenach na pewno, bo to jest. Ale to jest cholernie irytujące, jak ja muszę. Jak sobie pomyślę już o tym, że ja muszę się skupiać, grać i. Dobra, kontynuuj. I kolejna konkurencja. Jak szkodni. Nie chcę tego czytać. Nie chcę się pomylić. W każdym razie to. O czym ja mówiłem? Dobra. A wiem. Chyba, że to urządzenie. To coś, co było na środku. To już? Wow. Już to urządzenie było na środku i ono już wcześniej było. Znaczy, wiem o czym mówię. Że jak sobie pomyślę o tym, że muszę komentować to, muszę unikać tego i jakoś tak z sensem grać. O, to jest ostatnia konkurencja. No, to już mi się odechciewa to robić. Znaczy, nawet nie to, że odechciewa, już mi się, nie wiem, trudne to się robi. Dobrze. Batalia z ogniobotem. Dobrze, zaczynamy. Czy my się już wcześniej nie widzieliśmy? Chyba tak. Może nie była to wersja ognia, bo to na pewno było to. Nie wiem, mechabot, cokolwiek. Teraz w każdym razie już wiemy, jak z nim walczyć mniej więcej. Także myślę, że będzie dużo, dużo łatwiej. Znaczy nie, żeby ostatnio było ciężko, ale. Tutaj, sami rozumiecie. To unikanie tego mi jakoś tak mozolnie przychodziło w pewnym momencie. Co? Przeciwnicy? O kurde, nie, to może być trudne. Dobra, to może się zajmę najpierw
przeciwnikami, a potem przeciwnikami tymi mniejszymi oczywiście, a potem no znowu. Mam nadzieję, że przestaną zaraz przychodzić, bo będzie beka, jak nie będę mógł sobie z nimi poradzić. A to jest dopiero brąz, ogarniacie? Przychodzą, są niedobrze. Dobra, może po prostu ich oleję i nie wiem, spróbuję jakoś go zabić, unikając wszystkiego, chociaż nie wiem, czy mi to właściwie uda. Dobrze, no spróbujmy. Kolejnym super amunicjem się skończył. Może weźmiemy sobie piękną skrówę, która się nazywa, nie wiem jak, ale jest shotgunem. I naprawdę mi się podoba. W ogóle zresztą te broni mi się tutaj podobają. One przeszły pewną metamorfozę. To nie są dokładnie te same broni, które były w załodze Kui w 4-1. Ale na pewno poszło im to na dobre. To znaczy te, które zostały zmienione, dodane i w ogóle. Może te pierwsze dwie, one zawsze były takie same, w sensie bomby i ten prosty pistolecik, jakkolwiek można to nazwać, zawsze to było. Zawsze to było to samo, w każdej części chyba. Wydane na konsolę stacjonarną, co na pewno nie jest coś złego. Już zbliżamy się do końca, więc. Wow. Nie było tak źle. Może trochę na farcie mi się udało to przejść, ale to już nieważne. Ważne, że się udało, bo w końcu na najwyższych poziomach trudności potrzebne jest trochę szczęścia. W takich grach jak na przykład The Last of Us, ja pamiętam, że wciąż jest że mimo tego, że przeszedłem tą grę dwa razy na najwyższym poziomie trudności, to wciąż niektóre sekcje wygrywałem przez fart. Fajne, podoba mi się. Wybierz puchar, no dobra, srebro, zacznijmy. Srebro ma 5 konkurencji. O, zimny drań, pewnie za przejście brązu w Destructogali. Dobrze, zacznijmy kolejne i na stacji. Aha, okej, ale jak się tego używa? Aha, L2, okej. Dobrze, no to ciśniemy przez te pierścienie. Fajna misja. Jeśli się nie mylę, to w Tools of Destruction było też coś takiego, coś podobnego do tego, tylko że to to na pewno będzie liniowe, to nie będzie tak, że będziemy mieli po każdej planecie latać jak chcemy i że będzie łatwo, na pewno to nie będzie, na pewno będzie wtedy, kiedy twórcy będą sobie tego życzyli, czyli w momencie, kiedy znajdziemy jakieś takie właśnie coś z paliwem, to będziemy mogli, a nie. Czemu się to nie chce uzupełnić do pełni? No to nieważne. Na pewno będzie to w jakiś sposób liniowe, no, przecież to jest liniowa gra, to nie jest open world sandbox. I ostatni? Tak jest! I takim właśnie sposobem ukończyliśmy pierwszą konkurencję w srebrze. Ile śrubek za to dostanę? 5000, no spoko. To może być naprawdę dużo. Przez maszynkę do mięsa, to brzmi groźnie. Za 7000. O, no serio, znowu ty irytujesz mnie, stary. Kurde, nie. Nie dam rady tego, po prostu. To jest po prostu za trudne, tak to. Z tego nawet nie widać, po prostu. Że to jest za. Nie wiem, jak oni by. Zresztą zwróćcie uwagę, że przy tym. Dobra, jest jedna runda. Może się udać. Zwróćcie uwagę na to, że że ci przeciwnicy latają, może są tylko przeciwnicy, którzy latają, ponieważ gdyby byli to przeciwnicy, no, którzy chodzą po tej samej płaszczyźnie co ja, to pewnie również by obrywali od tych wiązki, ponieważ inaczej to byłoby bez sensu, gdyby to przez nich tak po prostu przenikało, ale cholera, nie no, 10 HP mi zostało. Ostatnia runda, więc może się na farcie uda. Jeśli się uda na farcie, to będzie fajnie, jeśli nie, to nie. Cholera. Kurde, no, nie. Serio? Dobra. Wiecie co? Myślę, że sobie odpuścimy i to byłoby na tyle, myślę, w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w tym odcinku, który pojawi się już niebawem. Także komentujcie, subskrybujcie, apkujcie, narka.